3 września, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Rząd nie ma wątpliwości, czwarta fala to tylko kwestia czasu. Zakażonych z tygodnia na tydzień będzie przybywać. Eksperci podkreślają, warto na poważnie rozważyć możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Warto się szczepić, czwarta fala jest na horyzoncie, cały czas trwają prace zespołu zarządzania kryzysowego nad tym, aby na tą czwartą falę być bardzo dobrze przygotowanym, ale nic nam nie pomoże tak bardzo jak same szczepienia. Dlatego jako pełnomocnik wojewody łódzkiego do spraw szczepień zachęcam Państwa do udziału w Narodowym Programie Szczepień poprzez zaszczepienie się, ale również poprzez zachęcanie swoich bliskich do tego, aby skorzystali z tej możliwości. Zgodnie z tym, co przekazują nam eksperci, czyli lekarze, do szpitali trafiają głównie osoby niezaszczepione. Oczywiście, że trafiają się także osoby zaszczepione, ponieważ pamiętajmy o tym, że samo zaszczepienie nie daje nam 100% pewności przed zakażeniem, natomiast daje nam dużą dozę pewności, że będzie to łagodne przechodzenie tej choroby. Więc jeżeli ktoś trafia do szpitala, to są to najczęściej osoby właśnie niezaszczepione. Wszystkie nasze szczepieniobusy są wyposażone w odpowiedni sprzęt medyczny, a także w lodówki do przechowywania preparatów typu właśnie szczepionka. To są lodówki, które spełniają wszelkie normy i są dopuszczone do tego, aby te szczepionki tam przechowywać. To tam są identyczne warunki jak w punkcie stacjonarnym, jeżeli chodzi o przechowywanie szczepionek. Zespół medyczny jest wyposażony w niezbędne narzędzia, które mają pomóc mu również w sytuacji, kiedy ktoś się źle poczuje, czy wystąpi jakiś niepożądany odczyn poszczepienny już na miejscu szczepienia. A więc te szczepienia są zupełnie bezpieczne i przygotowane tak, aby każda z osób, która chce się zaszczepić, mogła bezpiecznie z tego punktu skorzystać. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 3 osoby otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 150, natomiast liczba wykonanych testów 116, w tym 3 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 26 osób zakażonych koronawirusem. Potwierdziły to uzyskane pozytywne wyniki testów laboratoryjnych. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 3643, natomiast liczba wykonanych testów 2627, z czego 36 osób otrzymało wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 349 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia. Liczba przypadków śmiertelnych 5. W ten weekend bełchatowianie tradycyjnie będą wspominać żołnierzy walczących o wolność naszej ojczyzny. Miejskie uroczystości, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędą się w Grocholicach oraz na Górach Borowskich. Pierwsza część obchodów 82. rocznicy wydarzeń z września 1939 roku rozpocznie się 4 września uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Grocholicach, która odprawiona zostanie o godzinie 17. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przejdą na cmentarz przy ulicy Tylnej, gdzie odbędzie się część patriotyczna. Jak co roku mieszkańcy wysłuchają apelu poległych i okolicznościowych przemówień. Wystrzelona zostanie również salwa honorowa. Ponadto delegacje złożą kwiaty pod pomnikiem poległych w obronie ojczyzny. W niedzielę 5 września uroczystości przeniosą się na Góry Borowskie. Punktualnie o godzinie 10 rozpocznie się msza polowa, po której zaplanowano przemówienia i złożenie kwiatów w miejscu pamięci poległych. Warto przypomnieć, że zaciekłe walki pod Borowską Górą trwały 4 dni. Do obrony tego ważnego punktu strategicznego wyznaczono 2. Pułk Piechoty Legionów pułkownika Ludwika Czyżewskiego i 301. Batalion Czołgów majora Edmunda Karpowa. W obronie Gór Borowskich zginęło 663 polskich żołnierzy, w tym co najmniej 16 oficerów. 4 września o godzinie 16:15 na placu przed Zespołem Szkół Ponadpodstawowych nr 1 nastąpi uroczyste odsłonięcie muralu poświęconego pamięci generała Ludwika Czyżewskiego i obrońców Gór Borowskich. Mural powstał w ramach projektu Hołd Bohaterom Września 1939 roku. Budowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży, na który Stowarzyszenie Grocholice Łączymy Pokolenia pozyskało dofinansowania w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej Mur, ale Historia Wojska Polskiego –
i otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Starostwa Powiatowego w Bełchatowie na zadanie pod tytułem Muzycznie i patriotycznie. Kultura pod tytułem Pamiętajmy. Najbliższy weekend upłynie pod znakiem pikników rodzinnych organizowanych przez koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Bełchatów w ramach Narodowego Programu Szczepień. Będzie to także doskonała okazja, żeby zaszczepić się przeciwko COVID-19. W sobotę 4 września zorganizowane zostaną aż dwa pikniki. O godzinie 13 rozpocznie się festyn organizowany przez koło gospodyń wiejskich w Bukowej. Mieszkańcy spotkają się na działce gminnej, a wśród zaplanowanych atrakcji są m.in. dmuchańce, animacje dla dzieci, zawody sportowe i poczęstunek. O godzinie 14 rozpocznie się piknik organizowany przez koła gospodyń wiejskich w Korczewie. Na tej imprezie również nie zabraknie atrakcji dla dzieci, m.in. animacji, zawodów sportowych czy słodkich pyszności. Będą również smakołyki z grilla. W niedzielę 5 września piknik rodzinny organizuje koło gospodyń wiejskich w Łękawie. Od godziny 12 na dzieci i dorosłych czekają liczne atrakcje, m.in. dmuchańce, banki mydlane, malowanie buziek, pokazy eksperymentów chemicznych, mecz piłki nożnej między KGW Łękawie a strażakami. Będzie też poczęstunek i upominki. To ważna informacja dla uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających rentę rodzinną. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności złożenia zaświadczeń o kontynuowaniu nauki i podjęciu nauki. Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zostali przyjęci na studia oraz studenci, którzy otrzymują z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę rodzinną, muszą powiadomić ZUS o kontynuowaniu lub zaprzestaniu kontynuowania nauki. Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeżeli jednak dziecko nadal się kształci, to będzie dostawało tę rentę aż do zakończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie 25 roku życia. Wyjątek od tej zasady zachodzi wówczas, kiedy te 25 urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów. Wtedy świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. Renta rodzinna wypłacana jest uczniom przez rok szkolny i przez okres wakacji, a więc do końca sierpnia. Jeżeli uczniowie, którzy ukończyli szkoły ponadpodstawowe i zostali przyjęci na studia, chcą otrzymać prawo do renty za wrzesień, muszą złożyć w ZUS-ie najpóźniej do końca tego miesiąca zaświadczenie o kontynuowaniu kształcenia. Potrzebne zaświadczenie wyda placówka, w której będzie nauka kontynuowana. Też pamiętać należy o tym, aby w październiku, już po rozpoczęciu roku akademickiego, złożyć jeszcze zaświadczenie o podjęciu nauki, po to, by mieć prawo do wypłaty renty rodzinnej za kolejne po wrześniu miesiące. Natomiast studenci, którzy kontynuują studia, a decyzję mieli wydaną na rok, mają czas na złożenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki do końca października. Podobnie, jeżeli uprawniony do renty uczeń bądź student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia, bowiem jeżeli nie zawiadomimy ZUS-u o tym, że zaistniały okoliczności, które spowodowały zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty i zakład nadal będzie tę rentę wypłacał w niezmienionej kwocie, no to będzie trzeba się liczyć z tym, że trzeba będzie dokonać zwrotu nienależnie wypłacanych świadczeń i to wraz z odsetkami. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli pobieramy rentę rodzinną, musimy zawiadomić ZUS m.in. o podjęciu zatrudnienia oraz o wysokości przychodu osiąganego w minionym roku kalendarzowym i robimy to w terminie do końca lutego kolejnego roku. Powinniśmy też zawiadomić ZUS o zmianie miejsca zamieszkania i numeru rachunku bankowego, jeżeli doszło do zmian. Musimy też informować ZUS o pobieraniu renty z innego tytułu, przyznanej przez inny organ rentowy bądź renty socjalnej. No i oczywiście musimy też poinformować o zaprzestaniu uczęszczania do szkoły przez osobę, która skończyła już 16 lat. Plusliga w przyszłym sezonie będzie mocniejsza. Potrzebujemy ciężkiej pracy, jaka czeka nas z trenerem Slobodanem Kowaczem, mówi Michajlo Mitic, rozgrywający PGS Kry, który dołączył do zespołu po przerwie reprezentacyjnej.
Yeah, let's say I'm in good shape because I practiced until 10 days ago with the national team and then I stopped a little bit. So I mean, you know, we can say I'm in okay shape. There is a lot more place to progress, but okay, I'll be back in the top shape. I hope as soon as possible. No, I'm kind of, I was expecting this because maybe it's fair like this because the second setter is very young and he is our future. So I think it's smart move from coach. Everything is like before, but I just hope this year is going to be better results because we have, again, strong team. I think Plus Liga will be stronger because there is maybe 6, 7, 8 teams which can compete for the championship. So it's going to be very, very tough and good year, I hope so. Yes, I know them, they're a national team. This is the system of work like Kovac, so players are adapting to this, so I hope it's going to be good. Yeah, he is tough for cooperation. Sometimes he's very, very angry, but we need this because if we relax, it's not going to be good. So I worked 2 years with him and national team now, so I know him, but it's going to be good. Yeah, we are optimists, of course. We need tough work, for sure. Yes, yes, I know Atanasievich. I played with him also 2 years. I played in national team. I played against him a lot of times. He is now 30 years old. He has experience, but he has still this fire inside him, so this is good. He is better than ever. You know, in sport, it's tough to predict something. It's not, I don't know, it's not okay, but for sure, strongest teams are Poland, France, Russia, Serbia, Slovenia, so most probably this is the biggest team. These are the teams for the medals for sure. Maybe some teams can surprise. Maybe Bulgaria, they have a good team, but this is most probably the teams who are going to compete for the medals. Poland is okay, favorite number one. Let's face it, you play at home. Team is the strongest. You didn't take the medal on Olympic Games, so now is a chance for Poland. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.